Wielkopolska Lokalna Grupa Działania przyznała dofinansowanie w kwocie ponad 200 tysięcy złotych na modernizację, przebudowę placu zabaw w Rydzynie. Pozostałe środki, które będą wymagane po przetargu, oczywiście dołoży gmina Rydzyna, aby zrealizować ten projekt. Drodzy Państwo, jest to, tak jak Pan Burmistrz powiedział, kolejna inwestycja nie tylko na terenie całej gminy, ale również i w centrum Rydzyny, aby oczywiście mieszkańcy oraz przyjezdne osoby mogły cieszyć się tym placem, który jest za nami. Kolejną inwestycją w gminie Rydzyna jest rozbudowa, przebudowa, modernizacja dróg osiedlowych na osiedlu 2000 w Rydzynie. Gmina Rydzyna uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 7,7 miliona złotych. Całość inwestycji będzie opiewała na 8,2 miliona złotych. Drodzy mieszkańcy, nawiązując do słów pana burmistrza, budujemy drogi osiedlowe na osiedlu Rydzyna 2000. Realizacja kwiecień 2024, 20 lat. Myślę, że to spory czas. Czekaliśmy na nie, ale udało się i będziemy je realizować. Szkoła Podstawowa w Domczu imieniem Tadeusza Łupuszeńskiego jest kolejną placówką oświatową na terenie gminy Rydzyna, która zostaje przebudowywana i rozbudowywana. Gmina Rydzyna na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 6,5 miliona złotych. Resztę gmina Rydzyna dołoży z własnego budżetu. Chciałbym bardzo podziękować radnym Radzie Miejskiej oraz panu przewodniczącemu Romanowi Skibie, że podjęli słuszną i odważną decyzję, zabezpieczając środki na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej w Domczu. Wszystkie inwestycje, na których byliśmy dzisiaj z panem burmistrzem, nie mogły być realizowane, gdyby nie bardzo dobra współpraca między panem burmistrzem a Radą Miejską Rydzyny.